Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Warcraft 3 w kampanii Nocnych Elfów, która to jest tytułowana chyba Duchy Lasów? Nie. Kurde, wtopa jak nie wiem co. W każdym razie jest to rozdział drugi, który nazywa się Córki Księżyca. Kliknijmy. O nie, Inferno! Nieumarli nie znają zmęczenia, nie zdołamy im umknąć. Widzisz, Lordzie Archimondzie, nie musimy obawiać się nocnych elfów. Plaga może... Archimond, po 10 000 lat, jak no to możliwe? Co ty? Legion powróci, aby pochłonąć ten świat. No właśnie, Legion powrócił właśnie, 10 000 lat wcześniej zaatakowali i elfy wygrali. Elfy wygrały? Kurde, trudno. Chłopcy, pozwalacie się jej wymknąć. Znajdźcie ją, przeklęci. Znajdźcie i zabijcie. Boją się elfów jednak. Nadszedł dzień, którego tak bardzo się obawialiśmy. Płonący Legion powrócił. Muszę przeprawić. Widzicie tak rzepki jak pulsują? Moje siostry, nim będzie po środku ekranu, po lewej stronie całkowicie. Strasznie pulsuje. Dobrze. Ukryj się przed patrolami. Te przeklęte nocne elfy nie mogą się nam wymknąć. Lord Archimond żąda, by je znaleziono. Jest święta. Na Elun. Niech tak będzie. To warto by zdobyć. Wola bogini jest święta. Oj. Na Elun. Muszę uważać, by mnie nie spostrzeżono. Uciekajcie. Sobie pozbieramy tej tamaski, bo widzę, że zwinność akurat warto na nią mieć. Niech tak Ty idziesz będzie. Do wody. Wola bogini jest święta. Mnie tu nie ma. No powiem wam, że jak mi ten czar dał, niech tak będzie. To trochę lipa jest. Natychmiast. Wola bogini. Już mnie nie widzi. Trendy dojść do... O Bozu! Sowa mi w niczym raczej nie pomoże. Znaczy będę niewidzialny, ale... Tędy raczej nie przejdę nigdzie, więc trzeba iść Lord i tak w dół. Lord Archimond chce, byśmy spaczyli ten las. I tak uczynimy. No. Tam się nie zesraj, ty. Buroku. Gdzie tu można przejść w ogóle do obozu? Chyba tędy, tu jest taka polana. Tylko K jest... Aha, przejście jest ten. Ashretor Aman. Tędy powiedziałem. Niech tak będzie. Tędy, przez ten obóz. Wola bogini jest święta. Na Elun. Dobra. Tu jest cały splugawiony las. To też spoko, znaczy, no nie spoko. Tu pewnie jest elf schowany, więc warto będzie ją sobie wziąć i od tego momentu będziemy pewnie walczyć albo chować się bardziej w jakiś tam sposób. Pewnie jeszcze po drodze jakichś furbolgów znajdziemy, bo wiecie jak to jest, nie? Przecież elfy inaczej nie potrafią. Dobra, w każdym razie warto już będzie przejść. Słucham tutaj. Głosu Elun. Nie pamiętam po drodze ilu ich było. Bogini jest święta. Teraz już chyba wiem. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Idź sobie tam, ciulu. Niech tak będzie. Dobra, tu nie ma nikogo. Luzik. A jakbym to zniszczył, może coś w środku jest? No właśnie. Na Elun. Niech tak będzie. O to mi chodziło. Idź sobie, tu nikogo nie ma. Wydaje ci się. Słucham głosu Elun. Natychmiast. Ajej. Ale to potrwa. Bogini wzywa. To musi ze mnie zejść okaleczenie. Wtedy będę mógł jako tako ruszyć. Dobra. Skoro jesteśmy tak schowani, użyj tej sowy. Teraz się schowaj, bo możesz. Tutaj, pewnie tutaj coś będzie zaraz. Ktoś zagraża dzikiej puszczy. Na Elun. Za Kalimdor. Miasto Enduli Retat. Słucham głosu Elun. Furbolg, ale co ty zrobisz tam dalej? Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Aha, ty będziesz... Dobrze, ty mi go odgoniłeś, to w sumie też spoko. Bogini wzywa.
Wola bogini jest święta. No nie, muszę będziecie walczyć między sobą teraz. No dobra, poświęciłeś się dla mnie. Tam nie wiem, dostaniesz buziaka jak umrzesz. XD. Czy coś dostaniesz, tam nie wiem. Ej, halo, czy ten las się bardziej... W sumie nie wiem. Ashretor Aman. Wola bogini jest święta. I musisz akurat tędy iść teraz, tak? Bogini wzywa. Tu na pewno coś jeszcze mają. Aha, wow, to się właśnie powiększyło na moich oczach. To spaczenie, że tak powiem. Mhm. O, buty Spidermana. Za Kalindo. Na Elun. Dobra, co to? O, chowaj się. Pomieszczenie w ekipunku zwiększa inteligencję bohatera 1 punkt. No, co to może być, nie? Dobra, ty się cofaj. Niech tak będzie. Pod jakim przyciskiem? Pod Y mam to ukrycie swoje. Śmieszne. Wola bogini. Ła, ale mi kości strzeliły. Niech tak będzie. Dobra. Podejrzewam, że tam też jest jakiś item. Znaczy mam taką nadzieję przynajmniej. Ty pójdziesz tam kawał daleko, więc spoko, nie wyczaisz mnie. Czy tutaj coś mamy? Nie mamy nic. Jest tylko most, przez który sobie przejdziemy. Spoko, zatem lećmy. I nie ma czasu do stracenia. Na Elun. A, trzeba pomóc naszym. Natychmiast. Bogini. Nador, kapłanko. Jesteśmy na twoje rozkazy. Bogini jest święta. Dobra, super. Natychmiast. Dobra, lecimy dalej. Bogini jest święta. Na Elun. Tak myślałem, że to się właśnie tak skończy. Może poczekajmy, oni są zajęci. Ludzie z pewnością nie pałają miłością do nieumarłych, ale nie wiem, czy można im ufać. Anu Dora. He. Czy ktoś zagraża dzikim puszczy? Na Elun. Natychmiast. Za Kalindo. Nie wiem, których jest więcej, kto bije bardziej. Może niech to będzie losowość. Anu Dora. No chyba jednak lepiej ludzi zabić. Dobra. W tym przypadku teraz nie umarli prowadzą, więc trzeba się ich pozbyć. Teraz ten człowiek. Dobra. Wszystko ładnie zrobione, tak jak miało być. Ojej. Itemy, no można coś tam sprzedać. Orkowie strzegą jakiegoś magicznego skarbu. To może mi się przydać. Rzeczywiście, opończa inteligencji. Ale po co ci opończa inteligencji? Anu Dora. Ja. Fuk. Wola bogini jest święta. Na Elun. Natychmiast. Wola bogini jest. Chyba jakoś przejdziesz tam. Niech tak będzie. Wola bogini jest święta. Natychmiast. Idę. Niech tak będzie. Natychmiast. Dobra. Za Kalindo. O, ci orkowie trochę pocisną nas. Ej, no ale nie kurde nas. No, się patrzę akurat dość cisną w porównaniu do... Ej. Do tych tutaj. Dobra. Cyk. Zagraża dzikiej puszczy. Dobra, może przejdziemy to tak, bo widzę, że póki co to jest lipa. I umrzemy dość szybko. A, spoko, o to chodziło. Mamy studnię leczenia. O, więcej tych elfów. No dzień dobry. Strzeż się. Strażnicy zagłady rozkazują cieniom, które widzą nas nawet, gdy wtapiamy się w ciemności. Lepiej trzymajmy się od nich z daleka. Aha, te cienie nas widzą, spoko. Pamiętam to. Taką mocz mają. Wola bogini jest święta. Za Kalindor. W imię Cenariusa. Dobra, jak dojść do obozu? Na Elun. Prowadźcie tę stronę. Niech tak poczko będzie. Natychmiast. To nikogo bogini nie ma. Wzywa.
Ale to jest dla mnie dziwne, nie? Bo się nawet nie szczaił, że musi przejść takim łukiem specjalnym, wytyczonym przeze mnie, żeby mógł przejść, nie? Więc spoko. Niech tak będzie. Na Elun. Niech tak będzie. Głupi nocny elfie. Nie zdołasz się przed nami ukryć. Tak? Bogini wzywa. Słucham głosu Elun. No ten tędy chodzi, więc to też jest troszkę problem w tym momencie. Ty byś musiał pójść na prawo. Na Elun. Dobra. Już nas nie widzi. Niech tak będzie. Twoja moc cieni nie skryje cię przed naszym wzrokiem. Tak? Jesteś sure? Bo właśnie myślę, że już mnie nie widzicie. Ale mogę się mylić. Coś telefon świeci? Ojej, muszę spojrzeć, bo to coś chyba ważnego piszą do mnie. Dobra. Bogini wzywa. No jak ty długo możesz być pod tym okaleczeniem, ty? Może być. Dobra. Słucham głosu Elun. Zasadzka! Uciekajcie! Przegrupujemy się na polanie przed nami! Gdzie tu jest przejście? Niech tak będzie. Tędy trzeba przejść, halo. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Dobra. Chyba tą górą będzie trzeba przejść, znaczy się nie da. Tak mi się wydaje. Oj. Czy ktoś zagraża? Nie wiem, weź ty kurde, może Sowo zobacz jak tam dolecieć. Bo tędy raczej nigdzie nie widziałem przejścia. No właśnie, nigdzie tu nie ma przejścia innego. Trzeba jakoś tędy chyba. Aha, tu jest brama, dobra, tą bramą trzeba przejść. Słucham głosu Elun. Więc skorzystając z okazji, że ci się tam napieprzają. My sobie po prostu przejdziemy tędy. Mamy fontannę zdrowia, gdybyśmy jakimś pewnie cudem stracili trochę życia. Aha, po prostu widzę, że się nie spodziewali, że ja będę się tak ukrywał dobrze, bo widzę, że mamy dość sporą armię już teraz, nawet bym się nie musiał ukrywać. Jakoś specjalnie w tym sensie. Kurczę, powiem wam, że misa naprawdę jest żmudna i nie pamiętam jej. Tak bez kitu jej nie pamiętam. Kamień Many myślę, że na Terandę tak średnio się przyda, bo rzadko kiedy używam na niej speli. Dobra, was damy pod kontrol 3, a was pod kontrol 4. Bogini wzywa. No niech wzywa. Mamy ziggurat, który da się chyba ominąć. Może jeszcze zrobimy to tak. Dobrze. Czy tędy jest jakieś przejście? Nie ma, więc tutaj nie ma co iść. Tam jest tylko przejście po jakiś przedmiot magiczny. Więc to też mi się w sumie tak średnio podoba. Aha, ale tutaj już widzę, że konieczna będzie jakaś walka. Bo raczej tędy się nie przedrę. To jest obóz nieumarłych tuż przy obozie elfów. No spoko, więc w sumie tu nas czeka walka tylko. Ashretor Aman. Dobra. Wola bogini jest ładnie przeszły. Porzucone balisty pomogą mi przebić się przez umocnienie. Teraz jeszcze wy. To wszystko za proste. Może być. Nie odda strzału, nie odda strzału. I was pod kontrol 5. Na twój znak. Słucham głosu Elun. Dobra, ci już idą. Tam coś jest. Myślę, że nawet warto byłoby się tam pofatygować trochę. Dobra. Myślę, że ty byś mogła tam przejść. Jesteś do tego chyba najbardziej odpowiednią osobą w tym momencie. Bogini wzywa. No właśnie, tak myślałem. Wskaż drogę. Strzelaj. Bo nadaremno by to nie stało. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Dobra, wy byłyście pod kontrol 3. Więc zmieniamy kontrol 3. Was pod kontrol 5. Dobra, wszystko się zgadza. Ole, tu są umocnienia, rzeczywiście, tutaj inaczej się nie da przejść. Ale balisty nam jak najbardziej pomogą. Dobra. Muszę dotrzeć do rzeki przed świtem. W ciągu dnia nie zdołam się ukryć.
Nie musisz przed świtem, to nie szkodzi. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Słucham głosu Elun. Chowaj się! Bo nas przeatakowali. To mi się tak średnio podoba w tym momencie. Żadnego zwoju nie masz, masz zwój leczenia. On się nada. Jakoś. Dobra, szybko padli. Bogini wzywa. Szybko padli, więc spoko, to mi się podoba. Za Kalimdor. Dobra, trzeba szybko Salomarów zniszczyć. One też dość solidnie nas niszczą w tym momencie, więc warto to będzie zrobić. Mogliby się na pałę przejść, to też nie szkodzi XD. Dobra. Idź tam, Tyrande. Jak dobiegniesz do wozu, będzie po grze. Więc spoko. No i halo, mówiłem. Tylko wystarczyło do wozu dobiec. Już nawet mi się nie chciało czekać za tym, bo strasznie nudzimy tę misję i nie czerpię z tego przyjemności. Nieumarli pojawili się z ona wygląda jak Sylvanas. Ostrzeżenia zaatakowali naszą osadę. Ishnudaldip, Chandris. Mamy większy problem. Nieumarłych wysłał tutaj płonący legion. Mm-hmm. Nasz wróg sprzed wieków. By zmierzyć się z taką mocą, mamy tylko jedno wyjście. Musimy... W tym jej męża. Czy faceta. Malfuriona. Brata Illidana. Zdrajcy. Kaj, ty idziesz, pierunie. Kontynuuj. Bardzo przyjemny piątkowy odcinek XD Kappa. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!